To jest Pafnucy. Pafnucy jest już starszym panem. Całe swoje dotychczasowe życie, czyli jakieś 8 do 10 lat, spędził mieszkając na cmentarzu. Jakoś sobie radził, był tam dokarmiany do ostatniej zimy, kiedy jego opiekunka, karmicielka zauważyła, że kot jest chory. Próbowała mu pomóc, znalazła mu takie schronienie, jakie mogła. Niestety była to zimna piwnica, jedyne miejsce, gdzie można było chorego kota przetrzymać. Bidulek siedział tam przez kilka dni, nie jadł, nie pił, było coraz gorzej. Więc opiekunka Pafnucego skontaktowała się z naszymi wolontariuszami i tak kotek trafił do jednej z warszawskich lecznic, gdzie okazało się, że ma zapalenie płuc. Został wyleczony. I później trafił do schroniska w Milanówku, gdzie może sobie zostać do wiosny. Jeśli nie znajdzie się dla niego dom, trzeba go będzie wypuścić tam, gdzie mieszkał. Natomiast prawdopodobnie kolejna zima może być dla niego jeszcze gorsza i może jej nie przeżyć. Pafnucy jest bardzo spokojnym, cierpliwym kotem. Nie jest jakimś wielkim miziakiem, nigdy nie miał dużo kontaktu z ludźmi, natomiast jest bardzo cierpliwy i pozwala na głaskanie, pozwala na różne zabiegi pielęgnacyjne. Jest już wykastrowany, jest odrobaczony. Na pewno od pierwszego dnia w domu nie będzie się zachowywał jak kot domowy, natomiast jest kotem bardzo czystym, korzysta z kuwety, nie wybrzydza, je praktycznie wszystko, co mu się poda. Jest kotem, który może spokojnie w domu funkcjonować, na pewno w spokojnym domu, bez małych dzieci, w takim domu, gdzie nie ma za dużo hałasu, gdzie za dużo się nie dzieje. I myślę, że jeśli trafi na opiekuna, który będzie wobec niego cierpliwy i łagodny, to może się jeszcze okazać wspaniałym domowym towarzyszem. Bardzo nie chcielibyśmy, żeby trafił z powrotem na cmentarz, bo jest to kiepskie miejsce bytowania dla kotów. Natomiast w schronisku takie koty jak on też kiepsko się odnajdują, więc jedyną szansą dla niego, optymalną, jest znalezienie mu cierpliwego, ciepłego domu, gdzie mógłby swoją kocią emeryturę spędzić. I takiego domu dla niego szukamy.